Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryś. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj. Oszkaluj i opluj. Dziś po odcinku. Doda. Opozda. Małgorzata Rozenek-Majdan. Monika Richardson. Tamara Gonzalez-Perea. I Omena Mensah. To był intensywny tydzień dla pani Dody. Intensywny, ponieważ pani Doda, jak wiemy lub nie wiemy, bierze udział w Opolu w tej 60. Tej edycji. My mówiliśmy o w ogóle skandalach Opola w ostatni weekend, także zapraszamy. Tak. Możecie sobie nadrobić. I Dodo. Doda tak wszystkich Dodo. Trochę zaskoczyła. Na jej stories pojawiło się coś takiego. Kończyliśmy nagrywać wizualizację do Opola. Jest tak okropna atmosfera, reżyser... Przyszedł, ani dzień dobry, ani pocaj mnie w dupę. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie wypierdalaj, odpierdolów sobie swój festiwal sama. I ja nie wiem, czy ja zrobię to Opolem. Ja jestem po ciężkiej sytuacji w moim życiu. Naprawdę przeszłam różne takie sytuacje, w których musiałam się mierzyć z takim traktowaniem w pracy przez najbliższą moją osobę. I takim pasmieniem się psychicznym, ale ja po prostu tego nie przeżyję teraz. Nie mogę w takich warunkach pracować. Zbuntował cały. Wszyscy dostali wiadomość, zostali sami operatorzy, tylko którzy pomagali mi skończyć wizualizację. Nagrałam wszystko przez godzinę. Reszta po prostu, że... No ciekawie to nie wyglądało. Emocje takie. Emocje, tak, no niekoniecznie pozytywne. No i wiecie, skoro tak się postanowiła tym podzielić, no to chyba musiała być sprawa jakaś grubsza, tak? No. Tak mi się wydaje. No. My się oczywiście z emocji czyjś czy płaczu nie będziemy nabijać, a mówimy o tym dlatego, że wokół tego i dookoła tego i po tym wybuchła niezła inba na pół Polski. Chyba pierwszy zabrał głos Dariusz Pachut, czyli partner pani Dody. Ale to jest jeszcze obecny, czy już były? Nie, no w obecnym. Bo ja widziałem nagłówki, że on do Opola z nim nie pojechał. No nie pojechał, bo on jest jakimś sportowcem, no, czy jak kimś tak można? I jest na jakiejś trasie czy coś. No ale jak tak można? No nie wiem. Wybrał sobie ważniejsze priorytety. Powiedział tak. Nie będę się wypowiadał na temat osób, które na to nie zasłużyły. Ogólnie takie zachowanie to po prostu mobbing albo zwykłe chamstwo. Szybko pojawiła się reakcja TVP na oficjalnym ich profilu na portalu instagram.com. Na Instagram Stories, ponieważ no, tak się robi oświadczenia. Tak. I jest to doskonała, ponieważ się zaczyna to oświadczenie słowem Dodo. 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 Jest mi bardzo przykro, że poniosły mnie emocje podczas wspólnej pracy przy jednym z twoich najważniejszych recitali na Krajowym Festiwalu Opolskiej Piosenki w Opolu. Będzie to bardzo dobry show, a cała sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tylko pozytywne emocje. Przepraszam, Mikołaj Dobrowolski. Dodo. Piękne słowa, jakby piękne słowa. No i ludzie myśleli, że wszystko jest okej i tak dalej, no ale się wie co. Dodo. Sprawa się dopiero zaczęła rozkręcać. Sprawą zainteresował się branżowy portal wirtualnemedia.pl, który się skontaktował z rzeczniczką Opolskiego Festiwalu, czyli panią Agatą Konarską, która zapewniła ich, że występ Dody się odbędzie i powiedziała tak. Na próbach zdarzają się emocje. Którąś ze stron one poniosły zbyt mocno. Jeśli chodzi o występ, to jest on niezagrożony. Została podjęta decyzja, że za reżyserię koncertu Dody w piątek odpowiadać będzie reżyserka Beata Szymańska wedle koncepcji Mikołaja Dobrowolskiego, który reżyseruje koncert debiuty. Czyli odsunęli tego Złola. Złola. W sensie odsunęli od Dody, tak. Stawili go do reszty i ogólnie będzie według jego pomysłu, ale on nie będzie miał bezpośrednio kontaktu. Kontaktu z Dodą, tak. Plotok.pl zaczął grzebać, kim właściwie jest ten Mikołaj Dobrowolski, no bo wiecie, nie zna się takich, wiecie, no publiczność, w sensie ludzie czytający, oglądający nie wiedzą, kim jest reżyser festiwalu, tak? No to się dowiadujemy i informator Plotka donosi. Mikołaj Dobrowolski, blisko, przyjaźni się, wtedy to górniak. Ogarnia jej występy w TVP. Pracował też przy preselekcjach do Eurowizji, gdy Edyta była jurorką. Ta sytuacja to była szansa dla Dody, żeby się na nim odegrać. Dopiero swego. A że tak, a że tak. Oni w test, czyli to nie jest nawet, że on się zemścił na
Dodzie ze względu na Edzie. Znaczy ja rozumiem te słowa informatora tak, że Doda postanowiła zemścić się na nim i ukręcić Inbę, ja to tak rozumiem, której tak, nie było. Wymyśliła. Tak, jakby ja nie wiem, czy było, czy nie było, ale jakby tak wynika no z... No dobra, ale jakby nie było dramy, no to chyba by nie przepraszał ją na Insta Stories. I know. I don't know. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ ten temat, uwaga, zagrzał wśród nastolatek na Twitterze. I byłem taki, what the fuck, dlaczego nastolatki o Twitterze rozmawiają o reżyserze koncertu w Opolu i tak dalej. Ponieważ okazuje się, że ten typ Dobrowolski, pan, jest zaangażowany od kilku lat chyba w produkcję Eurowizji. Okej. Okay. I to jest ten typ, i tutaj mam taki tweetik. Do Blanki też podobno walił tekstami, że ma się w ogóle cieszyć, że tam jest. Jak skrytykowała nakładki do tego pierdolonego reżyserka, z każdym dniem cieszę się coraz bardziej, że Janek nie pojechał, bo chociaż ominęło go takie szambo. No, te nakładki były straszne ogólnie. Tak. Chyba no, najgorsze podczas tego całego występu. Ale no ja mam pewną obawę. Jako? Znowu obawę masz? No, że ten Dobrowolski to jest tak naprawdę przykrywka i on jest złowolski. Złowolski, tak. Też tak mi się wydaje. Plotek drążył, tam drążył i dotarł do osoby z ekipy Dody, która już jakby wypowiedziała się po tej całej akcji, już pan Dobrowolski, papa. Pani dyrektor była zbulwersowana, dyrektor tego festiwalu. Oficjalnie przeprosiła Dodę w imieniu całego TVP. Powiedziała, że nie ma zgody na obrażanie kobiet i wulgarne odzywki w telewizji polskiej. Mężczyzn już można obrażać. Nie no, przecież kobiety obrażają non stop, przecież tam wiesz. Wymieniła reżysera show Dody na Beatę Szymańską, która reżyserowała Szansę na sukces i z którą Doda ma super kontakt. Cała ekipa odczuła ulgę i dołoży wszelkich starań, żeby nie zmarnować pracy, którą włożyli w show. Szow, tak, ja lubię szow. Ja też lubię szow, moi drodzy. Lubię, jak jest szow, dobra. Ale to cały czas nie jest koniec, nie. Ponieważ w jakąś prywatną inbę, o której nie wiadomo za bardzo, o co chodzi i wiecie, co się dzieje, postanowiły się zaangażować też inne osoby. No, ale to było oczywiste, no teraz tak się dzieje, no trochę to kocham, a trochę nie. To jest taka prawda. Krystian Ochman się zaangażował. Czyli reprezentant naszego pięknego nadwiślańskiego kraju z zeszłego roku. Eurowizyjnego, tak. Plejada się go zapytała o zdanko i on powiedział tak. Współpracę z Mikołajem na Eurowizji wspominam bardzo dobrze. Zawsze był przygotowany, merytoryczny i miły. Nawet jeśli się w czymś nie zgadzaliśmy, to zawsze osiągaliśmy kompromis. No tak, no ale Ochman jest mężczyzną, a pan Złowolski może tylko kobiety obrażać. No ale jest wypowiedź też w jego obronie kobieta. A konkretniej Big Superstar Maja Hyża. O, to przepraszam, o przepraszam. Z Mikołajem pracuję od wielu festiwali, koncertów sylwestrowych, spacja, programów spacja, konferencji. Jest kreatywnym partnerem w pracy, spacja, u niego nie ma słowa, nie da się. Zawsze mam w nim oparcie zarówno artystyczne, jak i koleżeńskie. Wszystko po to, żeby zrobić najlepszy show, jak to tylko możliwe. Przy tworzeniu tak wielkiego widowiska, jakim jest Opole, na pewno dochodzi do spięć, ale zostają one wyjaśniane w kulisach, a nie na forum publicznym. Do tego jestem przyzwyczajona i chciałaby, aby tak zostało. Każde nieporozumienia są do wyjaśnienia przecież. Dużo kropeczek. Stop hate, bo hate położył już niejednego artystę. Bądźmy dla siebie wyrozumiali przede wszystkim w takim tempie pracy i presji, jaki mamy wszyscy. Ona dużo robi tych festiwali i tych wszystkich wydarzeń, także ona wie, o czym mówi, według mnie. Ona wie na tyle, że niedługo po tym, jak wstawiła te stories, to je usunęła, nie? Tak. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jakby pojawia się temat Dody, więc pojawia się tam Edyta Górniak. Edyta Górniak, która również postanowiła dać swoje 3 grosze i dała na swój Instagram screen z tego plotka, że to był przyjaciel Górniak, to co wam wcześniej mówiłam. Napisała tak, ludzie, serduszko oczywiście. Czy ja dobrze to rozumiem? Jeszcze nie ma mnie w Opolu, a już coś się dzieje z mojego powodu? Nie wszystkie problemy moich kolegów są z mojego powodu, naprawdę. Mało wam się klika temat, że musicie pożyczyć moje nazwisko? Szanuję współpracę ze wszystkimi reżyserami telewizyjnymi i każdego osobiście lubię w równym stopniu. Lecz z żadnym z nich nie byłam nawet na herbacie. Ot, takie to przyjaźnie. Proszę nie mylić, z serdecznością. No i jakby wszyscy byli, no okej, no jakby wszyscy już się chyba wypowiedzieli, ci, którzy chcieli wypowiedzieć, bardzo nas to wszystko interesuje. My też się wypowiedzieliśmy na temat przyjaźni w naszym podcaście. A rzeczywiście, było coś takiego, no możecie sobie odsłuchać. Bardzo fajne są te nasze podcasty, polecamy. Bardzo fajne są. Bardzo fajne. Pani Górniak postanowiła nie tylko powiedzieć to, co powiedziała na Instagramie, napisać właściwie, ale również wypowiedzieć się dla plotka. Podeszła do tego tak, według mnie... Wspaniale, bo tak z sercem, z miłością i tak jak zawsze.
Stres przed występami dotyka zawsze wszystkich stron. Solistów, reżyserów, muzyków, tancerzy, realizatorów, menedżerów, ekipy beauty. Wszyscy jesteśmy pod dużą presją oczekiwań widzów, dlatego zdarzają się spięcia. Osobiście bardzo szanuję współpracę ze wszystkimi reżyserami telewizyjnymi. O stresach i intrygach mogłabym pisać książki. Teraz staram się koncentrować wyłącznie na muzyce i radości widzów. No tak, tak, tak. Tej muzyki jest tyle dużo, tak dużo ładzi. Tak, ale tak szczerze mówiąc, no, totalnie czytałbym książkę Edyty Górniak o intrygach w polskim showbiznesie. Ja również, tylko serio, no, myślę, że to byłoby bardziej zbliżone do science fiction. No, to zajebiste, ja lubię science fiction akurat. Ale ona musiałaby pisać, nie żaden ghostwriter, tylko ona jej po prostu stylem, bo ja uwielbiam tak, to czytać. Tak, wiem, tak samo jak Magda Gessler, ale jakby ta książka została zniszczona absolutnie. To jest niemożliwe, żeby takie arcydzieła powstały. Jak nasza oczywiście. To jest arcydzieło prawdziwe. Tu jest napisane wszystko tak, jak było. Nawet tak, musicie sobie posłuchać, jak to było wszystko mówione. I o Diecie jest, i o Magdzie Gessler. I o Dodo. Jest. I o Dodzie, oj, Dodo, to jest dużo. Doda rozpoczęła dramę. Nie do końca, mam wrażenie, wiemy cały czas, o co w niej chodzi, bo nie znamy szczegółów, ale też Doda postanowiła zakończyć dramę, podsumować ją i jakby wyprostować sytuację i powiedziała na swoim stories słowa takie. Zrezygnowałabym z festiwalu w Opolu, gdyby nie stanowcza reakcja pani dyrektor w TVP i pewne zmiany, które zaszły. Nic nie jest ważniejsze od godności, szacunku do samego siebie. Nie po to przychodziłam tyle tych terapii. Nie po to przeżyłam pewne tragiczne sytuacje w moim życiu, które zinterpretowałam jako lekcje, żeby nie wiedzieć, jakie są w życiu priorytety i co jest w życiu najważniejsze. Na pewno nie jest najważniejsze występowanie, scena, przebieranki i chwila uniesień estradowych. Najważniejsze jest zdrowie psychiczne i brak akceptacji i tolerancji na takie zachowanie. Chciałabym dać wsparcie dla wszystkich osób, które są ofiarami takiego zachowania w swojej pracy. Najważniejsze, że jest trochę nakręcone reklamy dla występu. Znaczy ja się totalnie zgadzam z jej słowem. Sopotu! Kto to był? To chyba było w Opolu, nie? I ktoś tam był, ktoś występował. Cześć Sopot! A nie jakieś Kasia Klich? Czy nie wiem. W każdym razie totalnie wspieram, bo jestem w zakonie Dody, jak wszyscy wiemy. Ale ci wyklęty. Ale wiesz, co jest najgorsze? No, nie wiem. Że ja w tym momencie, wiesz, kogo najbardziej nie lubię? Ich. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że my to nagrywamy przed Opolem. I nie wiemy, czy tam się coś wyjaśniło, było jakieś nawiązanie, czy po prostu coś się wydarzyło. No dobra. W tym momencie nie wiemy tego. No my teraz nie wiemy, bo jesteśmy w przyszłości. Tak. Wy będziecie to oglądać w przyszłości. Mm-hmm. Ale możemy wam obiecać, że jeżeli wydarzy się cokolwiek interesującego, to na pewno za chwilę wleci się o tym dowiecie. W gazetach tym razem przenosimy się do mojego imperium, a tam Joanna Opozda i jej gorąca noc. Kim jest chłopak ze snu? Dowiedzmy się. Ale pięknie zagrali tym tytułem. Totalnie. W warszawskim klubie Sen wpadła w ramiona przystojnego szatyna. Joanna pojawiła się w lokalu o 3 w nocy i została do białego rana. Para doskonale bawiła się na parkiecie, chętnie okazując sobie czułości i namiętnie całując. Wow. Opozda i jej towarzysz wyszli ze splecionymi dłońmi. Zapatrzeni w siebie, usiedli jeszcze na chwilę przed klubem, a później mężczyzna wziął wykończoną aktorkę na ręce. Wygląda na to, że wreszcie znalazła kogoś, kto traktuje ją jak księżniczkę. Napisał kwadrat. Dobra, musimy obejrzeć zdjęcia, tak, bo zdecydowanie. To był tak soczysty opis, że ja mam to po prostu w głowie. Ja jestem po prostu... Ale chciałbym to zobaczyć. Mam nadzieję, że sobie wyobrażaliście wszystko, co się działo. Zanim przejdziemy może do zdjęć, no jeszcze skomentujmy sam opis. Jakby... Dobra. No crazy life. Crazy life. Party hard. Mm-hmm. Przychodzi do klubu o 3 w nocy. O 3 w nocy? Kto przychodzi do klubu o 3 w nocy? Teraz się tak chodzi? Nie, ja wiem, że w Warszawie się późno chodzi do klubów. I kiedyś chodziłem, nie wiem, chodziło się o północy, o 1, ale o 3 i do białego rana. A kiedy się zaczyna teraz rano? 5? No dobra, okej. Okay. No długo tam nie posiedziała. Nosił ją na rękach. Tak. Nosił ją na rękach. I ja chcę zobaczyć te namiętne pocałunki też. Dobra. Joanna i tajemnicz przystojniak nie mogli od siebie oderwać rąk. Znowu mamy, ktoś robi zdjęcia w klubie. Co jakiś czas się powtarza, tak, nie? Tak. Uwielbiam to. I jest tam kilka kroków dalej i po prostu robi... I robi tak zdjęcia. Korzystali z każdej chwili. Przytulali się. Także czekając, aż barman poda im drinka.
Ale patrz, on chyba wącha jej włosy. Tak, wącha jej włosy. Mhm. Coś ma z oczami. Coś ma jakieś niewyraźne. Tak, myślę, że rutina skorpion by się przydał mimo wszystko. O, tutaj bardzo ładnie zrobili. Jest zdjęcie, jak namiętnie się całują. Ale ona go tak trzyma za żuchwę. Trzyma go za żuchwę, żeby po prostu nie uciekł jej. I podpis jest do tego. No. Mam problem z zaufaniem, na pewno. Mówiła pod koniec ubiegłego roku. Czy teraz jest gotowa, żeby dać szansę miłości? Ej, a co to jest takie fioletowe, co ona ma? Widzisz na dłoni? To jest jakby opaska, ale w takim dziwnym miejscu, jakby dziwne tutaj. Co? Dziwne to jest miejsce. Nie wiem, o co chodzi. Dziwne miejsce to jest na opaskę, kochani. Macie jakiś ten? Jakiś ten macie? Macie jakiś ten? Może byliście w tym śnie i coś wiecie. Patrzą, zobacz, jaka uśmiechnięta. Uśmiechnięta. Gdy nad ranem opuszczali lokal, Asia postanowiła utrwalić tę szaloną noc na selfie. Nie mieli ochoty się rozstawać, choć na dworze już było jasno. Oni przycupnęli pod klubem. Ciekawe, może oglądali prasówkę, bo tak wyglądają. Mogli, tak, wyglądają jakby byli tacy zainteresowani mi totalnie. O, tak, myślę, że oglądali nasz kanał. Po całonocnych times, jakie one bolały stopy. Ojejku. Partner długo się nie zastanawiał. Trzy kropki. Kocham to zdjęcie, jak ona jest taka przechylona. I wziął aktorkę na ręce. Jak widać, rycerski gest wywołał uśmiech na twarzy gwiazdy. Ona tutaj trochę wygląda jak Madsen na tych swoich spotkaniach z piwem. Piękne życie, tak, no trzeba dlaczego żyć. Nie? Tak, trzeba żyć. No, ale... Młoda, singielka, piękna, bogata, popularna, wszystko. Dlaczego ma te niekorzystne z życia? No niby tak, ale tutaj są pewne nieścisłości w tej całej sytuacji. Całkiem niedawno Joasia wypowiadała się następująco. Jestem zajęta przez mojego syna. Na tę chwilę nie mam czasu na żadne randki. Nie, naprawdę. Jestem tak skupiona na rodzicielstwie. Wykańczam dom, jestem skupiona na pracy. Mam masę spraw, niekoniecznie przyjemnych. Bo różne to są rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. Więc nie mam czasu nawet na to, żeby sobie randkować. Co za kłamczuszka! Co za kłamczuszka, bo nie można tego połączyć. Jak ona powiedziała, że nie ma czasu. To znaczy, że nie może mieć czasu, nie dopóki może. Nie da wywiadu, że ma już czas. Nie i może. Dopiero jak ten wywiad się okaże, że ma czas, to może wtedy pójść na pierwszą randkę. Wiecie co? Mhm. No, i dla mnie to jest lekka przesada. Dla mnie to jest lekka przesada. A przepraszam bardzo, co z tym? Co z dzieckiem? No. Gdzie ona w tym czasie? Co, też było na imprece? DJ Bobo? Z ostatniej chwili, tylko na pudelku, ale teraz na wideo, tylko w prasówce. Okazuje się, że Joanna znowu znalazła czas dla mężczyzny. Kłamczuszko. Ale czy to jest ten sam mężczyzna? No nie wiem, ciężko powiedzieć, ponieważ tutaj znowu oni zamazali mu już całą twarz. A, czy już nie jest pikselem. Czyli albo się jego stan pogarsza. Albo się pogarsza stan. Ale ma trochę niepokojącą koszulkę. Ma niepokojącą koszulkę z misiem bez głowy. No nie wiem, czy to tak fajnie. Czy Vincent chciałby się bawić takim misiem? No czy to jest jakaś groźba? Nie wiem, o co tutaj chodzi. W środę opozda jej towarzysz. Wspólnie odwiedzili restaurację z kuchnią tajską, zlokalizowaną na warszawskim Śródmieściu. Para zajęła stolik w restauracyjnym ogródku i spędzili w lokalu około 2 godzin. Jest to długo. 2 godzin? Ale to my w sumie szybko jemy, więc... My najwięcej to czekamy, bo jak przychodzi, to już nie ma. Tak. No ale wiesz, no, tajską, kuchnia tajska. Jakby co, Polska jest jakaś zła? Tak, to prawda. Polska jest jakaś zła. Aktorka wyraźnie, wyjątkowo dobrze czuła się w towarzystwie tajemniczego kompana. Podczas spotkania beztrosko gawędziła ze znajomymi, a z jej twarzy niemal nie schodził promienny uśmiech. Opozda i jej towarzysz opuścili lokal nad ranem. Żartuję. Gdy Warszawę spowił już mrok. Ale było w innym czasie. Oni mają limity, jak już dzień się ten zaczyna albo kończy. Albo, nie no, kiedy dzień się zaczyna albo kończy, rzeczywiście. Dziwne. Czy on jest wampirem? Może on jest wampirem! Po wyjściu z restauracji aktorka i jej znajoma... Wampir? Wspólnie pomaszerowali do zaparkowanego nieopodal samochodu. Gdy dotarli do pojazdu, mężczyzna, niczym prawdziwy dżentelmen, otworzył przed celebrytką drzwi. Następnie para wspólnie odjechała. Co robili dalej? Nie dopiszcie wiemy. Sobie sami. Jeśli myślałyście, że początek czerwca był dla was trudny, to co ma powiedzieć Małgorzata Rozonek-Majda? Ja aż zrobiłem taką kronikę wydarzeń z jej życia. 1 czerwca, moi drodzy. 1 czerwca jest kluczowy w życiu... Kronikarz. W życiu Małgorzaty Rozonek-Majdan, ponieważ jest to dzień, w którym przyszła na świat. 1 czerwca? Tak.
Dzień dziecka. To teraz ma wszystko sens, dlatego ona jest taka wiecznie młoda i z tym wiekiem są problemy. Napisała tak. 1 czerwca 2023, 45 lat. Ci to mi tak liczą te lata i się bidule nie mogą doliczyć. Pomyślcie, szczęśliwi czasu nie liczą. Tak jest. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to jakby odnalazłem przypadkiem zupełnie trochę, bo szukałem jednego screena, ale odnalazłem artykuł z Pudelka z 2012 roku. Czyli 11 lat temu? Tak. A ona teraz ma niby 45 lat. I 11 lat temu znajomi Rozenek mieli mówić, że ma 43 lata i że urodziła się w 69 roku. I Pudelek pyta na wstępie, dlaczego ukrywa swój wiek i operację? Kiedyś to były czasy. Ale ja też pamiętam, że my dawno temu jeszcze poruszaliśmy temat jej wieku, jeszcze jak mieszkaliśmy przecież w Warszawie z tą ścianą jakąś obdartą za nami. O Jezu, to są takie zdania. Rzeczywiście, wygląda raczej na dobrze utrzymaną i zoperowaną 40-latkę niż kobietę po 30. No i takie różne rzeczy, a szukałem tego screena, dokładnie tego. Małgorzata 41L w nawiasie, matka dwójki dzieci, mężatka od 7 lat. To wygląda jak screen z Rozmów Toku. Bo to był jakiś taki program, taki właśnie typu poradnikowy czy coś takiego. No ale jakby ona mówi, że ten, ona pokazywała w ogóle swój ona dowód. Mówi ten, on mówi tamten. I w ogóle jakieś rzeczy. Była też urodzinowa rodzinka cała, był komplecik. Ponieważ 1 czerwca, no to jakby nie tylko Małgorzaty święto, ale również potomstwa, tak? Bo to jest dzień dziecka. No i zasady są, reguły są jasne w ich domu. Teraz cytuję Małgosia. Moje urodziny są gdzieś tak do 17, a po tej godzinie wkraczają dzieci z dniem dziecka. Tutaj są piękne zdjęcia też z Radosławem. Małgosia dmucha balona na przykład. Znowu dmucha balona, ale dużo pracy. Mój Boże. Dużo tej pracy. Słuchajcie, to był pierwszy, tak? No oni jak się wymelanżowali, później afterki, później dochodzenie Tacy. Do siebie, tak? No to jakby ogarnęli się dopiero 4 czerwca. I 4 czerwca poszli na marsz organizowany przez Donalda Tuska. Marsz na myśli, marsz nienawiści. Hashtag marsz nienawiści według TVP Info. No i zrobili sobie tam zdjęcia i w ogóle Radek był w takim PiS i to jeszcze w kolorach takich... A, kluczowych. Czyli poszedł wspierać PiS po prostu. Poszedł wspierać PiS. No i są takie zdjęcia z potomstwem, oni, Małgosia z flagą i tak dalej, buziaczki. No i są komentarze. Bez balonu. W wózku jeszcze szkrab. Robicie mu krzywdę. No i dużo jest takich... A już pomyślałam, mi się należy do tego czegoś, ale... W wózku jeszcze szkrab? Czy już szwab? To by było dobre. Pomyślcie o tym, trolle. 4 czerwca z kolei, czyli tego samego dnia, kiedy był marsz, były urodziny Stasia. 17. Matko Boska, jak ten czas... On rośnie na naszych oczach. Kiedy to się stało? Kluczowy dzień w tym roku czerwcowym dla Małgorzaty to jest 6.06. Tak, 6.06. Ponieważ... Brakuje jeszcze jednej szóstki. Wyszedł rano, jak prawie codziennie, Super Express. No i był taki news, tylko u nas. Sensacyjne doniesienia. Małgorzata Rozenek-Majdan wystartuje do Sejmu z PO. Jest taki news cały, moi drodzy. Małgorzata Rozenek-Majdan ma pomóc Donaldowi Tuskowi 66L w nawiasie pokonać PiS. Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu. Zdradza Superakowi Paweł Poncyliusz 54L w nawiasie, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej. O sensacyjne doniesienia pytamy kolejnego parlamentarzystę PO. Potwierdzam, słyszałem o tym z poważnych źródeł. Czytamy wiadomości od posła, który woli zachować anonimowość. Tusk 66 lat. No. 6 czerwca to ogłosili. 6 czerwca się działo wszystko. A my tacy, what? No. Słuchajcie, ale 6 czerwca to było niesamowite, bo rano jakby wyszła ta gazeta i ten news też pojawił się wtedy w sieci. Więc podchwyciły te wszystkie gazety. I to był też dzień, w którym Małgorzata Rozenek-Majdan miała zapowiedzianą już jakby wiadomo, że wcześniej, ale wizytę w polskim Senacie, ponieważ ona działa dookoła... tych zamrożonych płodów. Zamrożonych płodów. Albo jak to mówią niektóre posłanki PiS, produkowania dzieci, czyli chodzi oczywiście o metodę in vitro. No i jest, można powiedzieć, aktywistką w tej sprawie i tam się udziela, angażuje, ma fundację i tak dalej. No więc ona była w tym Senacie... Tego samego dnia, gdy rano oni tam powiedzieli, że ona idzie. Internet mówi o tym, że ona będzie teraz posłanką. No czyli w Sejmie. Na plotku zaczynają się pojawiać komentarze. Zacznijmy od Roberta Biedronia, z którym rozmawiał Bartosz Pańczyk. I Robert Biedroń skomentował to tak.
bardzo bym się cieszył. Znam ją i bardzo cenię. Polityka podobno jest brudna, a pani Małgorzata słynie z perfekcji, więc łatwo nie będzie. Trzymam tym bardziej kciuki. O, no, mogłaby z tą białą rękawicą przyjść i zrobić tam porządek. No, myślę, że szybko by była czarna. Pańczyk też porozmawiał z ludźmi z PiSu. Co sądzą? Odważnie. W PiSie z dużym dystansem obserwujemy te doniesienia. Nie wzbudza to u nas wielkiej sensacji. Będziemy się ze spokojem przyglądać się jej aktywności społecznej i politycznej, bo na razie nie ma się czego obawiać ze strony pani Rozenek. Jeśli to doniesienie dotarło do pana premiera Morawieckiego czy pana prezesa Kaczyńskiego, to nie zaprząta im myśli. Mają dzisiaj ważniejsze sprawy na głowie. Myślicie, że Kaczyński nie obgryza pazurów, myśląc Rozenek? Tak. Ale warto dodać, że przecież ojciec Rozenek był w PiSie, nie? Był skarbnikiem. Był skarbnikiem wiele lat PiSu. Ale później udzielał, pamiętam z tego, co wywiadów, w których tak, no, delikatnie mówiąc, krytycznie podchodził do tego, co tam się dzieje. No, ale póki dostawał hajs, to nie miał problemu, tak? I don't know, jakby to powiedziała. I don't know. I don't know. Jest dużo... I don't know, mam nadzieję, że... Dlaczego? I don't know, cały czas coś robi. I like it. To nie koniec komentarzy, ponieważ... Pańczyk z Plotka porozmawiał też z Aleksandrem Kwaśniewskim. Byłem prezydentem. Ikoną. Jak Platforma ją wystawi, to dobrze, a jak nie wystawi, to też będzie dobrze. Do Sejmu idzie 460 osób i mają bardzo różne życiorysy. Nie ma w tym nic dziwnego i nadzwyczajnego. No dobra, ale ja mam pytanie. No? Co na to Jolanta? Jolanta? Jolanta i jej Beza. To była Beza? To była chyba Beza, jakieś elegancko Beza. Było chyba to. Ale nie wiemy, co Jolanta na to, ale wiemy, co na to Małgorzata Rozenek, bo ona cały czas była w tym Senacie, w tej sprawie in vitro i ona tam po prostu siedziała i był moment, że była konferencja i po prostu ona stała przed mikrofonem. To z mikrofonu. Jak rasowa polityczka. No i byli tam dziennikarze z drugiej strony, no i oni zadawali jej pytania, a ona odpowiadała. No i było takie jedno pytanie, no i ona na nie odpowiedziała tak. Niezwykle dobrze czuję swoją rolę jako aktywistki i na tej roli chciałabym się jak na razie skupić. Jestem dziennikarką prowadzącą jeden z kultowych programów telewizji TVN i to jest coś, co zawodowo mnie spełnia. Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a to się wydarzy w dalekiej przyszłości. A w najbliższych wyborach? Jaka jest ta jasna deklaracja? To znaczy nie? Nie w najbliższych wyborach. Ani tych, których spodziewamy się w październiku, ani następnych, których spodziewamy się w 2022. No i co teraz? No nie wiem, no tam po prostu cały czas kręcą. Cały czas kręcą. Tak. A ja nie wiem, czy to też Superek przypadkiem nie donosił pierwotnie, że ona do Polsatu przechodzi i to już było takie wszystko pewne i później absolutnie jakaś fikcja. Ja nie wiem. Jak dla mnie to powinno być jakieś karalne. Dla mnie to po pierwsze powinno być karalne, tak. Ale po drugie przecież w tym artykule Superaka wypowiadał się już typ po prostu z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem. Który mówił pod swoim nazwiskiem właśnie o Rozenkowej. No to może ktoś go zapyta, co teraz myśli. Tak, dokładnie. No nie? Ale Małgosia też jest taka, idę albo nie idę według mnie. Tak, to jest totalnie ten moment. Najlepsze jest to, że my jak tylko usłyszeliśmy o tej wiadomości, to jeszcze zaśpaliśmy. Zaspani, chciałem powiedzieć, rano, jeszcze z tymi w oczach, tymi wiecie wszystkimi. No i od razu sięgam po komórę i po prostu piszę do Małgorzaty Rozenek-Majdan, że jakby totalnie wspieramy i że chcemy dostać posady w spółkach Skarbu Państwa i to takie, żeby nas nie było widać, żeby była duża kasa i żeby nie było żadnych obowiązków. No w końcu ma być posłanką, to ja mam nadzieję, że będzie jakąś imperatorką. No i wiecie, co zrobiła? Co zrobiła? Wyświetlono, nie odpisano. Co za naprawdę. No bo ona już jest, już ma taką pozycję, już jest po prostu, już... uderzyła jej sadówka dobra, do głowy. Dobra. To pamiętamy sobie. Mm-hmm. Bal się odbył, mój drogi. I nas znowu nie zaprosili. Wyobrażasz to sobie? Bal się odbył i to był taki... Nawet nie wiem, do czego to porównać, bo Oscary to przy tym jest, jak wiesz... Met Gala. To była polska trochę Met Gala, moi drodzy. Nazywa się ta Met Gala Polska Wielka Aukcja Charytatywna Top Charity i organizuje tę polską Met Galę Omena Mensah oraz jej mąż Rafał Brzuska. Czyli w skrócie VAC. Wielka aukcja charytatywna, VAC. No i na tym VAC-u pojawiło się dużo osób. I pojawiło się na przykład Omena Mensah, która była przebrana za jakąś...
Jakby to powiedzieć? Hrabiankę. Hrabiankę. Rafał Brzoska też był przebrany za jakiegoś hrabiego. Rafał Brzoska, jakbyście nie wiedzieli, to po pierwsze są dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że jest bardzo bogaty. Druga jest taka, że to jest ten typ od Imposta. I to jest jakby jego dzieło i on jakby to rozwija między innymi to i na tym zarabia kupę hajsu, tak naprawdę kupę hajsu. Także oni są małżeństwem od jakiegoś czasu. No i Karoca. Karoca. Karoca była normalnie. Siana z kwiatów. Były gwiazdy, kurde i szatan, proszę bardzo. Z takim czymś. Pazurowie. Mi się podoba, bo ona chyba pożyczyła... Zęby? Zęby od tego, od piesecznego. Bo on ma takie też, które świecą w ciemności. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy jest dużo tych par na świecie, ale... Dużo par tych zębów? Sandra Kubicka się pojawiła w takim... In gold. Dywanie. A Łukasz je miał tam, pokazywał różne takie insighty. Na przykład były takie osoby przebrane. Przebrane, tak. Tak, no i oni tam ten. Była Gosia Kożuchowska w Gosi Baczyńskiej. Patrz, miała ze sobą jajo jakieś, widzisz? Jajo miała. Dziwne. Z jajem przyszła. Z jajem przyszła na imprezę. Trochę dziwna sytuacja. No, no było tego trochę. No, wiemy się, że to była sama śmietanka. Sama śmietanka, tak, tak, tak. Do tego nawet ona miała drugą stylizację jak coś. No i oczywiście jak to jest. Ludzie spędzają miło czas. Bawią się, jest sympatycznie, nikt nie ma żadnego problemu. Więc co się dzieje? Hejtery. Hejtery po prostu zawsze się zlecą. Zazdrość. Zazdrość po prostu i bo tak nie dalej. Była zaproszona. Słuchajcie, piszą po prostu bezlitosne rzeczy. Okropne. Ja zacytuję za plotkiem. No. Wystarczyło ubrać się normalnie. Jest wojna w Ukrainie, nasi sąsiedzi mają źle tam. Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną i finansową w kraju, barokowy bal elit chyba nie pomoże w zmianie rządu. Powieli tylko opinię, że to kółko wzajemnej adoracji jest oderwane od rzeczywistości, w której żyje ogrom polskiego społeczeństwa. Próbuję zrozumieć. Jaka to hipokryzja robić bal charytatywny uciekający bogactwem? Świat stanął na głowie. Bal przebierańców. Jaki jest sens organizować bal za kilkaset tysięcy? Nie lepiej wpłacić te pieniądze na potrzebujących? Żeby oddać sprawiedliwość sprawie, na samym balu, z tego co czytałem, licytacje różnych tam rzeczy zamknęły się kwotą 13 milionów złotych i Rafał Brzoska, podobnie jak w ubiegłym roku, postanowił podwoić tę kwotę ze swojej kasy. I Radek Majdan podał, że było ostatecznie 27 milionów 650 tysięcy złotych. I to jest też nie koniec, bo jeszcze są, trwają chyba przez czerwiec jakieś aukcje charytatywne dla pospólstwa w sieci. Zobaczcie, tyle pieniędzy zabrali. A te bezczelne chamy, bo tak, jakby to nie nazwać. Oczywiście, że tak. Obrażają tutaj oczywiście, naszych wybawców. Tak, no. Tak, tak. No. Ale na szczęście Omena trzyma rękę na... Na pulsie. Powiedziałaś oczywiście w tej kwestii. Okay. Tak, bo ludzie są bezwzględni i wręcz szczerze mówiąc czasami w internecie bezczelni. Bo jak można przeszkadzać komuś, kto robi tyle dobrego? Niech każdy ten, kto pisze ten komentarz, postawi się na naszym miejscu. Jestem ciekawa, czy też by miał tyle energii, tyle zapału, żeby dzielić się swoim majątkiem z innymi i pomagać. No, ja totalnie to wspieram, bo ludzie są po prostu beznadziejni. Mówię wam teraz. Ale to nie jest jedyna wypowiedź Omeny w tym kierunku, ponieważ wypowiedziała się jeszcze dla Plotka i powiedziała tam mniej więcej to samo, ale nowością... Ale coś innego. Ale tak, jest jeszcze taka dodatek. Ważyłabym słowa na miejscu internautów, którzy piszą, chociażby pod tą rozmową, nasi prawnicy będą działać. Czasami jest tak, że komuś się wydaje, że go nie znajdzie się w tym internecie. Wierzcie mi, wszystko można znaleźć. I każda osoba. Pamiętajcie, że ten koleś pomnożył 13 milionów razy 2, tak. Więc jakby znajdzie was. My wiemy, z kim się trzymać lepiej. Tak, my jesteśmy team Omena. Omena! Ale nie tylko my jesteśmy oczywiście team Omena, bo jest z nami również... Ewa Chodakowska i jej niewolnice. Na stories Ewy jest tak. A w sobotę było tak. 28 mln na cele charytatywne, w tym na 30 fundacji działających w całej Polsce. Dwie kropeczki. Czytam, że to targowisko próżności. Życzę takich targowisk i sobie i potrzebującym regularnie raz w tygodniu. Może ci hejtujący coś zorganizują, a nie dwie kropeczki. Poczekaj, dwie kropeczki. Zapomniałam, że ci, którzy hejtują, nie pomagają, dwie kropeczki. Tak wyglądają statystyki. Hejtując pomoc, wystawiają świadectwo samym sobie, dwie kropeczki. Ech, robić swoje, nasza rzecz.
i była jeszcze druga Chodakowskiej, tak? Bo tutaj dała jakiś screen jakiegoś oczywiście anonimowego... Jakiegoś lidera. Daj, jakiś taki, wiecie, to po imieniu. Który napisał tak. Blazny, aspiracje, zwadpliwa przeszłościa. Nawet nie umie napisać. I Ewa skomentowała to tak. Napisała osoba bez twarzy. Dwie kropeczki. Wezbyte empatii. Dwie kropeczki. Sfrustrowana i pozbawiona szczęścia w życiu. Dwie kropeczki. Idź i buduj swoje, bo niszcząc życie innych, próbując, marnujesz swój czas i energię. Dwie kropeczki. Na łożu śmierci będziesz żałować, że nie uprzykrzyłaś wystarczająco życia innym. Czy ze za mało czasu spędziłaś inwestując w siebie i swój rozwój? Twój hejt na nikim nie robi wrażenia. Dwie kropeczki. To wyraz słabości i ograniczenia. Dwie kropeczki. Serio? Warto? Współczuję ci. No i tam jest jeszcze więcej od Ewy. To udostępniła z kolei Omena, która napisała, że Ewa, jesteśmy dla ciebie też za to, jak reagujesz na takie przeszkadzanie nam wszystkim. Zmieni świata na lepsze, serduszko. Masz jaja, love you, stop hate. Także ja się cieszę, że sytuacja została opanowana, hejterzy zostali zaorani, wyjaśnieni i jakby koniec. Basta po prostu, ludzie. Basta, zajmijcie się sobą. I może uzbierajcie 26 milionów na pomoc potrzebującym. Na sam koniec postanowiliśmy zabrać was w podróż do naszego ezokącika. Hejo, 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 hejo. Monika Richardson. Monika Richardson poddała się rytuałowi smoczego oddechu. Musiałbym się zastanowić, czy to jest naprawdę tak napisane. Czy to naprawdę się dzieje? To się dzieje, kochani. Na swoim Instagramie poinformowała nas o tym ważnym kroku, pisząc tak. Mam ogromną potrzebę zakończenia pewnego etapu w moim życiu. Odcięcia różnych myśli, emocji i postaw, które mi nie służą. Uwolnienia serca z siatki powiązań, które już dawno powinny po prostu zniknąć. Chodzi wyłącznie o to, co we mnie samej. Ponieważ pierwszy raz w życiu poczułam to tak radykalnie, postanowiłam zwrócić się o pomoc do specjalisty. Zaprosiłam do siebie szamankę jasnowidzkę na rytuał smoczego oddechu. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. A pokaż zdjęcia, bo tam są zdjęcia. Bardzo ładnie. To jest pani szamanka. To jest szamanka i pani jasnowidzka. Jasnowidzka. O, zaczekaj, to jakieś kryształy. Stół. Tak. Kryształy, świeczki. Tak. I jakieś takie, różne takie rzeczy. Takie, takie. No wiem, wiem, bo my też to przecież mamy normalnie. Tak, tak, na jak normalny człowiek, prawda? Było wypalanie żywym ogniem. Był szamański bęben. Dzwonki i śpiewy. Poszło. Coś się we mnie przewartościowało. Widzicie? Widzicie? Co? Niby się śmiejecie, ale skąd wiecie? My sprawdziliśmy na fanpage'u jednej z pań. Tak, które były u pani Moni. Specjalistek. I tutaj ona w skrócie opisała, podpalając jakiegoś człowieka, na czym to polega i o co chodzi. Połączenie dwóch żywiołów potężnej pracy energetycznej. Ogień wypala i transformuje, eter uwalnia i uzdrawia. Po spotkaniu z tą medycyną rozpoczyna się proces pozwalający na osadzenie siebie w jakości, jakiej pragniemy. Intencja pozwala otworzyć drzwi do możliwości. Wszystko rozumiem jak zawsze po prostu w tych ezoklimatach. Wszystko jest bardzo jasnie wyjaśnione, konkret po konkrecie. Mhm. Okay. No i w razie czego, jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości i był nie teges, to sama Monika powiedziała wprost, jak jest dla pani Jastrząb Post. I postanowiłyśmy się spotkać celem bardzo ważnego dla mnie rytuału smoczego oddechu. I to było bardzo takie oczyszczające, uwalniające ze wszechmiar. Oczywiście szanuję wszystkich ludzi, więc jeżeli ktoś się z tego śmieje, to również ma do tego prawo. To nie jest koniec jeszcze tego naszego oto pięknego kącika, ponieważ nastąpił wielki powrót Tamary Gonzalez. Jest! Heyo, heyo, heyo. Tamara Gonzalez zabrała nas na journey, ponieważ ona też była na journey i może usłyszmy to, co ona nam opowiedziała. Co to była za podróż? Prawie miesiąc na Bali, gdzie zagłębiałam tajniki trzymania przestrzeni, prowadzenia i bicia. DJ.com, 5 Elements, Ecstatic Dance. Działo się. Muszę przyznać, że była to jedna z moich najbardziej intensywnych certyfikacji. Przede wszystkim dlatego, że taniec ekstatyczny, 5 żywiołów jest niezwykle angażujący i transformujący całą naszą energetykę, ciało, duszę i umysł.
Nie co dzień było lekko, łatwo i przyjemnie, czasem wręcz przeciwnie. Ale totalnie było warto. Nic więc dziwnego, że w social mediach prawie zapadłem się pod ziemię na miesiąc. Wybaczcie! Moja przygoda z tańcem intuicyjnym trwa już wiele lat, a jednak czułam, że chcę pogłębić swoją wiedzę i zdobyć jeszcze więcej narzędzi do otwarcia możliwości, jakie daje on w pracy rozwojowej. Taniec jest tak naturalnym i wielowymiarowym narzędziem do transformacji, rozpuszcza blokady, uwalnia potencjał, a prowadzony odpowiednio w formie podróży 5 Elements Ecstatic Dance ma do tego ogromne jakości terapeutyczne. Wow. Dla mnie jest wszystko jasne. Wszystko jest jasne. Wszystko rozumiem. Fantastyczne. Fantastyczne. Tam było oczywiście więcej, moc Afrodyty, więcej. Tak. Ale czym właściwie jest ten taniec? Ale ona zrozumiała, że dostała jakiś certyfikat z tego, że skończyła ten taniec. Zawsze dostaje się certyfikaty. Certyfikaty są bardzo ważne, bo one dokumentują, że jakby to się wydarzyło. Jesteś specjalistą w dziedzinie. Mhm. Znaczy poczekajcie, zanim przejdziemy jeszcze do wyjaśnienia, czym jest ten... Ecstatic Dance. Naprawdę, pochylmy się chwilę nad Tamarą, bo... Ona miała bardzo ciężki okres na tej Bali, jak była tam. I na tej Bali musiała tańczyć Ecstatic Dance. Wyobraźcie sobie, dramat, że jesteście na Bali przez miesiąc i musicie tańczyć Ecstatic Dance cały czas. Nie, to jest straszne. Jakby... Znaczy nie wyobrażam sobie tego horroru, który ona musiała przejść. Ale to jakie to jest ryzykowne, że ona nie wpadła do tej wody. Tak, z tej Bali się nie przewróciła, no. Sakra. Wyszukaliśmy więcej informacji na temat tego tańca ekstatycznego. Znaleźliśmy taką stronę Your Highest Truth. No brzmi... Moja startowa. Sounds legit, okej? Okay? Mm-hmm. Dobra. Taniec ekstatyczny to świadoma, pozbawiona choreografii, uważna i swobodna podróż. Zwykle odbywa się w świętej i bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli twojemu wnętrzu w pełni rozkwitnąć, jednocześnie łącząc się ze społecznością i źródłem. Tak. Oczywiście, taniec może być piękną formą wyrazu, zabawiania, prezentowania czegoś zabawnego dla innych. Może to być połączenie godzin treningu i ciężkiej pracy, które sprawiają, że będziesz dążyć do znalezienia idealnej formy we własnej skórze. W tym przypadku jednak taniec nie jest taki. Nie ma to nic wspólnego z występem, pojawianiem się, znajdowaniem idealnej formy. Zamiast tego chodzi o uczucia, emocje, połączenia. Zapomnij o wszystkim, co kiedykolwiek myślałeś, że wiesz o tańcu. Moment, ale z tego, co ja rozumiem, to ten taniec polega na tym, że nie jest to taniec ani po pierwsze synchroniczny, ani taki pełen konkretnych figur typu, nie wiem, tango, makarena, czy po prostu walc. Tylko to jest po prostu tak, że sobie tańczysz, jak ci tam podpowiada ciało i się po prostu ruszasz. Ja to tak zrozumiałam. Zaczynasz brzmieć jak jakiś hejter. Trochę mnie to niepokoi. Czy mam odpalić jeszcze raz szałwie, aby wygonić te demony? Co? To może po odcinku. Jakaś tutaj ten... Coś się poniosło cię, kolego, tak? Dobra. Jest takie jakieś powiedzenie, nie? Że jak baba wozu, tańczy, jak tak nie patrzy. Bóg wawie. Tak, no właśnie, po pierwsze. A po drugie, no nieważne, chodzi o to po prostu, żeby tańczyć. Ona tańczysz, ty jak tańczysz na przykład, jak sobie tańczysz, jak jesteś w domu i po prostu, nie wiem, poleci ci jakaś muzyczka na przykład, ona tańczy dla mnie. Na przykład. I po prostu wtedy niesie cię, bo po prostu czujesz to wow, no jest taki rytm, że nie możesz po prostu ustać, nie? I po prostu tańczysz i to jest to, i to jest to. I ona dopracowała to do perfekcji. Ona dopracowała to i dostała za to certyfikat. Dostała za to certyfikat, ona to robiła na tej Bali przez miesiąc. To jest ważne. To oczywiście. To jest proszę, dla niektórych to jest ważne. Oczywiście. Uszanuj to, proszę. Absolutnie im tego nie odbieram. Tak samo jak smoczy oddech, proszę bardzo. Kakao i wszystko inne, co tylko jest możliwe. Naprawdę. Istnieje. I czy tego chcecie, czy nie. I można, co jest najważniejsze, kupić. Kupić, właśnie. Często też na raty. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszą prasóweczkę. Działo się o działo. Także zapraszamy do pozostawiania kciuka w górę. Zapraszamy do pozostawiania subscription, jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie podzieliliście się kąciem pod tym wideo, to koniecznie napiszcie cokolwiek. Albo na przykład słowo odcinka, którym jest słowo wiktuały. Dziękujemy bardzo. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.